Witam. Spróbuję w tej krótkiej prezentacji pokazać, jak można sterować sterownikiem PLC za pomocą telefonu komórkowego przez zwykłą stronę www. Napisałem ten skrypt korzystając z biblioteki jQuery. Przy okazji bardzo dziękuję Pawłowi, że mi ją pokazał i jakoś zainspirował do pracy. Korzystam z sterownika Wago. A to jest telefon HTC Desire i teraz zobaczymy, czy wszystko zadziała. Uruchamiam najzwyklejszą przeglądarkę. Wśród zakładek wybieram stronę, którą napisałem. I tak oto ona wygląda. Naciśnięcie któregokolwiek z przycisków powoduje włączenie lub wyłączenie światła i tak zobaczmy w salonie kominek. W tle może widać. Powinno się zapalić światło. Jest. Niestety warunki są słabe i załączymy, zgasimy światło. Jeszcze raz. Generalnie tak działają każde światła, też tutaj w salonie inne, kominek, światło na suficie, każde inne. Daje się włączyć, tak są też do sterowania inne pokoje, na dole sceny, scena, którą wykorzystujemy do oglądania filmów, wyłączenie wszystkich świateł, zapalenie wszystkich świateł. I po naciśnięciu domku pojawią się inne okienka. Jest menu, z którego można wybrać inne pomieszczenia, na przykład hall i światło zewnętrzne. Przycisków mniej, no ale jeszcze pracujemy. Albo inne opcje, na przykład rolety. Wszystkie rolety, jakie w domu są podłączone, można tutaj opuszczać. I zobaczmy, opuśćmy roletę w salonie, jako że siedzimy w salonie. Zobaczymy, na ile to się uda zobaczyć. Roleta zjeżdża. Zatrzymajmy to opuszczanie. I teraz do góry. Opuśćmy drugą. Zatrzymajmy. Do góry. I tak każdą roletą można sterować. Niech na razie tak zostanie, bo lepiej widać. Zobaczmy inne funkcje. Inne funkcje to na przykład podlewanie ogrodu. Pokazać nie pokażę, bo już zawory są wyczyszczone z wody. No ale różnica od innych wszystkich tutaj przełączników polega na tym, że kliknięcie któregokolwiek z obwodów wyłącza ten poprzedni. Tak żeby dwa zawory równocześnie nie były otwarte. Co tu jeszcze jest? Temperatury w wszystkich pokojach. Czyli zewnętrzna temperatura, poszczególne pomieszczenia, garaże. Wykorzystuję je już na poziomie skryptów PLC do sterowania grzejnikami. I co jeszcze jest? Kamera z zewnątrz. To już zwykłe sczytywanie obrazu. Z kamery chińskiej za 400 zł z Allegro, która sobie na podjazd do mojego patrzy. To wszystko jest cały czas strona www, więc mamy pasek przeglądarki na górze, co sekundę strona sprawdza i poprawia położenie, jeśli zrobimy, no ale nic nam nie przeszkodzi tą stronę powiększyć i zobaczyć ten obrazek, który jest odświeżany też co sekundę. To wszystko jest
związany ze sternikiem PLC poprzez wysyłanie form, czy też komendy Ajaxowej. Tu dzięki jQuery łatwość to udało wszystko napisać. Światło jeszcze raz. Wszystko wyłączone. Dobrze, możemy też zobaczyć, zresztą będzie próbował. To jest komputer. Jakieś gadu-gadu się włączyło. Uruchomimy kody SYS-a. Zalogujemy się. Zobaczymy, jak wygląda sterowanie parterem. Siedzimy w tym momencie tutaj między tymi światłami. Tak, spróbujemy teraz znowu coś poprzełączyć na komórce i zobaczymy, czy to będzie widać. I tak na przykład mówię tutaj, żeby dobrze było widać. Zapaliły się światła. Kazał filmować, ale generalnie filmuję na żywo. Kondesys też pokazuje zmiany. Co więcej, może w drugą stronę się uda pokazać. Będziemy przełączać na poziomie sterowania kondesysem i zobaczymy. No, po paru sekundach powinno być też ten stan odświeżany na telefonie, bo on co 5 sekund sprawdza stan. Widać, że to faktycznie działa. No, przy tej okazji też, jak już tutaj jestem, to mogę pokazać gadżet Windows, który jest tutaj w rogu. I który działa dokładnie tak samo, tylko ma mniejszą częstotliwość odświeżania, ale siedzi sobie na ekranie i też pozwala włączać lub wyłączać światło. I to jest zwykły gadżet Windows ze wszystkimi cechami tegoż. No, przepraszam za to, ale filmuję laptopem. Jedyna kamera, jaką mam, to telefon, który jest bohaterem. O, widok z kamery. Tak to działa. Wszystko w oparciu o kwerendy HTML-owe. Jakkolwiek to zwał lajkiem jestem, więc nie będę się tutaj wymądrzał. Ale działa to na telefonie HTC. Działa też na tablecie Asus iPad Transformer. Wszystko generalnie, co on posiada. W miarę zaawansowany czytnik stron www pozwala na sterowanie domem. Wystarczy, myślę. Dziękuję. Pozdrawiam.